Kolejnym lekiem, który bardzo lubię, jest kalendula, czyli nagietek. No i znacie ten nagietek jako zioło, tak? Że cudowny też, cudowne właściwości ma. I w homeopatii stosujemy go na przykład, kiedy jest róża po zranieniu. Ułatwia blizdowacenie, zwłaszcza przy dużych ubytkach skóry, zapobiega ropieniu. To jest ta sama jakby grupa co arnika. Te wszystkie rośliny takie wysoko rozwinięte z tej grupy asterace, to są związane właśnie z urazami. Tak jak podobnie właśnie kalendula jak arnika jest z tej samej grupy asterace. Powierzchowne oparzenia na przykład, bo mamy leki na różny stopień oparzeń, to już będzie może w drugiej części tej apteczki, nie dam rady tutaj wszystkiego opowiedzieć, ale akurat jeżeli jest powierzchowne oparzenie, czyli takie tylko zaczerwienienie albo pęcherz, który tam zszedł i mamy takie nawet duży obszar skóry zaczerwieniony, taki jakby bez naskórka, to jest kalendula wskazana. Wiecie, jak ja pamiętam z dzieciństwa, jak się tak, albo miałam pacjentów też takich nieraz, że takie obtarcie, jak dziecko upadnie kolanami na, wiecie, że jest takie powierzchowne i nie zawsze się to goi od razu, że czasami jest, czy duża powierzchnia tutaj, przedramienia, ktoś tak sobie zetrze i u niektórych no, natychmiast się jakby zasklepi, wiecie, strupek natychmiast, a u niektórych nie chce się to goić, że jest to takie lepiące, wiecie, takie mokre, wiecie o czym mówię, takie jakby trochę ropiejące, takie wydzielina surowicza i takie ani w tą, tak, że dni mijają, a to takie jest, no, kiepsko się goi, źle się goi, często to jest zabrudzone, może być tak dalej. Kalendula powoduje, że to natychmiast się wysuszy, nie wiem, w ciągu godziny, dwóch, tego samego dnia, następnego już na pewno będzie po prostu zasuszone i bardzo szybkie gojenie będzie. Ropiejące stare rany też możemy zastosować, źle zaopatrzone rany i tam jeszcze ma inne wskazania. Proszę? Myślę, że nie, że to już całkiem inaczej by trzeba było dobrać ten lek po trądziku blizny. Kalendula też jest lekiem, ja tego tutaj nie uwzględniłam w tej apteczce, bo mówię, tych zastosowań jest więcej. Ja tutaj chciałam tylko takie najważniejsze rzeczy, ale też może wspomnę, rozerwanie mięśnia, zerwanie ścięgna, też jak najbardziej kalendulę, to C200 myślę, że wtedy, rozerwanie na przykład jak przy porodzie pęka pochwa, tak samo, to jest rozerwany mięsień, tak? To nie chodzi o to nacięcie, bo to inny lek, jeżeli jest takie nacięcie chirurgiczne o gładkich ścianach, chodzi o rozerwane mięśnie. To też ten lek.